10 największych wulkanów na świecie 10 Papo Cateoedl, wulkan o wysokości 5452 metrów nad poziomem morza położony w Meksyku na wyżynie meksykańskiej. Jest to drugi pod względem wysokości szczyt kraju. Wulkan należy do grupy czynnych. W 2000 roku miała miejsce jego ostatnia erupcja. W czasie największej aktywności pył wulkaniczny sięga 25 km wysokości. 9. Pico de Orizaba, meksykański wulkan o wysokości 5636 metrów nad poziomem morza. Nazwa oznacza Górę Gwiazdy. Wulkan jest czynny i posiada trzy kratery. Stanowi najwyższy szczyt Meksyku i Ameryki Środkowej. Jego ostatnia erupcja miała miejsce w 1941 roku. 8. Tupuncatito. Zagrożenie o wysokości 5640 metrów nad poziomem morza. Wulkan mieści się na granicy argentyńsko-chilijskiej w Wandach. Pierwsza erupcja miała miejsce w 1829 roku, a ostatnia w 1986 roku. Wulkan jest aktywny, wybuchał niemal 20 razy, ale erupcje nie są silne. 7. Elbrus mierzy 5642 metry nad poziomem morza i znajduje się w Rosji w pobliżu granicy z Gruzją. Stanowi on najwyższy szczyt w kraju. Odwiedzają go nie tylko alpiniści, a także turyści, którzy mają ochotę na ciekawą podróż. Nazwa wulkanu pochodzi z języka perskiego i znaczy błyszczący. Elbrus uznany jest za wygasły. Ostatnia aktywność miała miejsce w pierwszej połowie pierwszego wieku naszej ery. W 2009 roku uruchomiono kolejkę docierającą na wysokość 3700 50 metrów nad poziomem morza. 6. Kilimandżaro. następny w rankingu najwyższych wulkanów, jest Kilimandżaro o wysokości 5895 metrów nad poziomem morza, który zlokalizowany jest w Tanzanii na terenie Parku Narodowego Kilimandżaro. Wulkan jest najwyższą górą w kraju oraz najwyższym na świecie samotnym górskim masywem. W jego skład wchodzą kratery kilku wulkanów. Ze sprawą wulkanu dochody z turystyki były w tym rejonie bardzo wysokie. 5. Kotopaxi, wulkan mierzący 5897 metrów nad poziomem morza, znajduje się w północnej części Ekwadoru. Ma charakterystyczny stożkowaty kształt, głębokość 360 metrów i krater o średnicy 700 metrów. Kotopaxi to najaktywniejszy wulkan świata o niezwykle silnych wybuchach. W sierpniu 2015 roku wulkan po raz kolejny się obudził. Chmury pyłu sięgały 5 kilometrów. Kotopaxi uznaje się za jeden z najniebezpieczniejszych wulkanów. Jego zbocza pokrywa lód, dzięki temu lawiny ziemne i skalne schodzą bardzo często. 4. Laskar wulkan o wysokości 5990 m nad poziomem morza i także znajduje się na granicy Chile oraz Argentyny. Na jego szczycie jest 6 kraterów, z których wydostają się opary siarki. Największa erupcja w tym tysiącleciu miała miejsce w 1993 roku. Siła wulkanu wyrzuciła materiały erupcyjne aż do Buenos Aires. 3. Antofala, jego wysokość wynosi 6450 metrów nad poziomem morza i znajduje się w paśmie Andów Środkowych w Argentynie. Zaliczony jest do grupy jednych z najwyższych szczytów Ameryki Południowej. Co ciekawe, mimo że to czynny wulkan, na przestrzeni kilkuset lat, tamtejsze ludy stawiały tam budowle, których ruiny można oglądać aż do dzisiaj. 2. Lula Iaco Zlokalizowany na granicy Chile i Argentyny wulkan o wysokości 6739 metrów nad poziomem morza. Jego ostatnia erupcja miała miejsce w 1877 roku. Interesujący jest fakt, że na wulkanie na 6000 metrów nad poziomem morza znajduje się najwyżej położona granica wiecznego śniegu. Na początku XXI wieku odnaleziono tam zmumifikowane ciała dzieci. Aby tego dokonać przez kilkadziesiąt lat prowadzono wykopalistka. 1. Ojos del Salado. Położony na granicy Argentyny i Chile, w wandach środkowych, wulkan mierzący 6880 metrów nad poziomem morza. Jest to wulkan drzemiący. Na początku naszego tysiąclecia miała miejsce ostatnia erupcja. Ojos de Salado to najwyższy szczyt Chile oraz drugi pod względem wielkości na zachodniej półkuli. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!